Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomek Rozmus, smarttrader.pl, popyt, podaż, logicznie o inwestowaniu. Po długiej przerwie wracamy do cyklicznego komentowania rynku. Oczywiście cały czas odbywają się regularnie wtorki na rynkach, także spotykamy się co wtorek o godzinie 9 rano i tam analizujemy rynki właśnie w kontekście price action. Czasami również zahaczamy o wolumen. W ostatnim czasie, czyli dokładnie 12, podczas ostatniego wtorku na rynkach, analizowaliśmy między innymi rynek ropy, dolar do Kanadyjczyka, bardzo ciekawy układ i jeszcze jeden rynek, o którym tutaj za chwilę powiem. Zacznijmy sobie może od ropy. Wykres tygodniowy, weekly, zobaczmy co się w tym momencie na tygodniowce świeci. Proszę zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, mianowicie na układ, który stworzył się po ubiegłotygodniowym tutaj handlu. Widzimy, że mamy do czynienia z bardzo mocnym trendem wzrostowym na ropie. Powyżej 70 ceny znajdowały się przez kilka dni, po czym nastąpiła reakcja spadkowa i tutaj utworzył się pin bar. Z punktu widzenia price action jest to bardzo mocna formacja, tym bardziej, że ta formacja utworzyła się na korekcie. Pin bary, które są w trendzie i na przykład tworzą się na szczytach, one mają dużo mniejsze znaczenie. Pin bar musi wystąpić w kontekście rynku, czyli gdzieś w okolicach jakiegoś wsparcia, bądź też w oporu, bądź też przy jakichś innych szczytach, czy też dołkach i wtedy kontekst z rynku sam, że tak powiem, sam się tutaj nasuwa. Tu również mamy pewien kontekst rynku, bardzo ciekawe zachowanie, widać, że pod końcówkę tygodnia należała do kupujących, zdążyli odkupić te spadki, ropa podrożała o 2 dolary. Przerzućmy się w tym momencie na dzienny wykres i zobaczmy, że tutaj została przerwana taka formacja, która mogła sugerować po tym trzecim dniu handlu, mianowicie mówię o tej świeczce, pierwszy, drugi, trzeci, że wybicie dołem tego układu spowoduje kolejne spadki i otworzy przynajmniej tutaj drogę gdzieś w okolicy 60 dolarów. Byłoby to całkiem logiczne, kontynuacja tego trendu spadkowego, tak się jednak nie stało. Widzimy na wykresie dziennym, że aktualnie ta sprzedaż, która była tutaj generowana od 4 czerwca, ona w tym momencie została wchłonięta. I poniedziałkowa sesja bardzo fajna, dlatego że najpierw było zagranie do dołu i później końcówka dnia należała do kupujących i było to najmocniejsze zamknięcie. Również wczorajszy dzień dosyć ciekawy, no i dzisiaj zaczynamy od spadków i znów jest tutaj atak na wyższe ceny. Zwróćcie uwagę na również zachowanie tutaj nie tylko ceny, ale również na zachowanie wolumenu. Za chwileczkę włączymy ten wskaźnik wolumenowy, żeby zobaczyć. Proszę zwrócić uwagę jeszcze, jaka struktura rynku się tutaj dosyć ciekawa zrobiła. Rozpoznajemy tutaj drugi rodzaj akumulacji. Trzeba być wyjątkowo ostrożnym na tym rynku, dlatego że wczoraj zostały podane informacje, że OPEC czy Rosjanie prawdopodobnie będą zwiększać wydobycie. No i tutaj cena oczywiście zareagowała, bo jest to zwiększenie podaży. Natomiast wydaje mi się, że to jest tylko wciągnięcie tutaj mniejszych graczy w jakieś shorty, czy zabranie im tutaj długich pozycji. Rynek jest dosyć dobrze przygotowany w tym momencie strukturalnie. Wydaje mi się, że nastąpi tutaj odbicie, rozpoznaję to jako fazę akumulacji i do momentu trzymania tego low na wysokości 64,30 to tutaj właśnie mogą rysować się dobre sytuacje do zajęcia długiej pozycji. Również wolumen, jak obiecałem, włączmy ten wolumen. Gdzie my tutaj mamy? Volume. Potrzebujemy zwykły wolumen. OK. I widzimy, że w tych miejscach tutaj doszło do dużej wymiany. Tu również, ale jeżeli rozrysujemy sobie dobrze, proszę zwrócić uwagę, ten rynek został tutaj zatrzymany. Również tutaj.
mamy duży wolumen. Z tego miejsca nie ma już dużego postępu. Zrobiła się boczna konsolidacja, więc to bardzo fajnie wygląda. Co więcej, na wolumenie skumulowanym, proszę zwrócić uwagę, na 60-minutowym wykresie widać dwie bardzo duże fale zakupowe. To jest fala pierwsza. Już ją tutaj odznaczymy. Fala pierwsza. I tutaj jest fala druga. To są zakupy przeprowadzane właśnie przez dużych graczy i proszę zwrócić uwagę, że na razie nie puszczają w ogóle tej ceny, także to wygląda wszystko prowzrostowo i bardzo, bardzo akumulacyjnie. Wolumen to jest coś, czego się nie da oszukać, on widać go po prostu gołym okiem i od momentu zakończenia spadków już na wysokości 65, 80, 66, dokładnie na koniec maja te ceny skonsolidowały się i inwestorzy już tutaj na razie nie dopuszczają do niższych cen. My oczywiście w klubie inwestora postowaliśmy również na naszej wewnętrznej grupie zamkniętej, robiliśmy dokładną analizę tego waloru, także tutaj moim zdaniem jest droga otwarta w stronę właśnie północną. Kolejny rynek, który tutaj musimy wrócić do daily, wyłączymy sobie ten wolumen, bo nas jest w tym momencie niepotrzebny. Dzisiaj chciałem jeszcze pokazać USD CAD, o którym miałem możliwość mówić właśnie w ostatni wtorek. Weekly jest bardzo ważny akurat wykres. Proszę zwrócić uwagę na wykresie tygodniowym, że od tutaj dłuższego czasu mamy trend wzrostowy, zatrzymanie. Niektórzy pewnie jeszcze tutaj znajdą jakąś korektę taką ABC. My tutaj tych fal nie liczymy, nie patrzymy, patrzymy tutaj akurat na strukturę jakby całego rynku. Proszę zwrócić uwagę, że po słabszym 2017 roku dolar tutaj znacznie odzyskuje również w stosunku do Kanadyjczyka, a nie tylko do euro czy innych par właśnie związanych z dolarem amerykańskim. I tutaj jest wyraźnie pokazane na wykresie, kto kontroluje rynek. Mieliśmy bardzo mocne wejście. To wejście było wygenerowane w marcu, dokładnie w połowie marca na tygodniowym wykresie. Nastąpiły spadki, co mogły przez chwilę sugerować zamknięcie poniżej, sugerować, że rzeczywiście odbijamy się od 1,28 i moc rzeczywiście wróciła. Technicznie wygląda to w ten sposób, że strefa między 1,29 a 1,28 jest bardzo silną strefą wsparcia i w tym momencie możemy już ją uznać za strefę zakupową i ona otwiera drogę na wyższe tutaj przedziały cenowe, także Kanadyjczyka, nawet jeżeli miałby to być najlepszy short, nie rozpatrujemy w ogóle w kontekście krótkiej sprzedaży, tylko oczywiście na tygodniówce widać, jak ładnie się to wszystko w tym momencie tutaj układa. Co więcej, mamy otwarcie luką, najwyższe otwarcie tygodnia, także ta część właśnie rynku może być bardzo mocnym wsparciem. Zazwyczaj luki popytowe czy luki podażowe są albo wsparciem, albo oporem dla właśnie rynków, więc wszystko poniżej 1.3000 może tworzyć na mniejszych interwałach oczywiście godzinnych czy 4-godzinnych struktury akumulacyjne. I tutaj dwa miejsca, że tak powiem, na zajęcie pozycji, raczej na szukanie pozycji długich, to jest ta strefa i jeżeli w tej strefie ta strefa zostałaby, że tak powiem, przejechana przez ten rynek, nie byłoby żadnych jakichś konsolidacji akumulacyjnych, to następne miejsce na szukanie konsolidacji i na struktur akumulacyjnych to jest 1,28, ale rozpatrujemy to cały czas w kontekście wzrostowym. Dosyć ciekawa sytuacja jest również na euro USD i to jest ostatni rynek, który tutaj chciałbym dzisiaj zrobić, dlatego że tygodniowy wykres wskazywałby dosyć mocną obronę, natomiast tej strefy wsparcia stworzył się taki pin bar, natomiast nie ma jakiegoś większego momentum. Poprzedni tydzień zakończony dosyć dużym cieniem z góry. Rynek sobie nie radzi z większymi cenami. To jest tydzień, w którym handlujemy, gdzie będzie też decyzja Fedu dotycząca podniesienia stóp procentowych w Stanach, więc to powinno przynajmniej na jakąś część sesji umocnić dolara amerykańskiego i jednocześnie możemy spodziewać się tutaj spadków. Ja na razie tutaj obrócenia
obrócenia jakiegoś takiego bardzo mocnego. Nie to, że nie widzę, ale bo to widać po cenach, że jest rzeczywiście reakcja i to reakcja pozytywna na poziom 1.1600, ale nie ma dla mnie tutaj żadnego układu. To odbicie nastąpiło na jednej sesji dosyć dużą świecą i tutaj wchodzenie w tym momencie w jakiś long jest bardzo ryzykowne, bo nie ma się gdzie przyczepić. Dla mnie nie ma jeszcze zmiany trendu. Spodziewam się dalszej obniżki cen na euro USD i umacnianie w dalszej kolejności umacnianie się dolara amerykańskiego, także 1.1600 będzie to na pewno pierwszy target dla shortów i tak tutaj widzę euro do dolara amerykańskiego. Ok, kochani, trzy walory w takim razie na dzisiaj. Ja również zapraszam na strony smarttrader.pl do śledzenia, dlatego że w najbliższym jeszcze nadchodzących tutaj dniach będą kolejne analizy dotyczące właśnie rynku. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę udanych transakcji w tym tygodniu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.